Szczęść Boże, witajcie. Dzisiaj mamy sobotę, 27 kwietnia i posłuchajcie fragmentu z Dziejów Apostolskich. W następny szabat, po kazaniu Pawła w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej, zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie słysząc to radowali się i uwielbiali Słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. Ale Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe kobiety i znaczniejszych obywateli. Zniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swych granic. A oni, otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniło wesele i Duch Święty. Dzisiaj w tym fragmencie z Dziejów Apostolskich moją uwagę zwrócił ten moment, kiedy Żydzi zobaczyli tłumy. To kiedy oni zobaczyli te tłumy, to ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówi Paweł. Zazdrość to jest coś bardzo złowrogiego. Bo bardzo często jest tak, że widzisz jakieś dobro, które się dzieje. Żydzi widzą tłumy, które przychodzą słuchać Pawła, ale nie dostrzegasz, że ty sam marnujesz okazję, żeby dobro działo się w twoim życiu. Ktoś kiedyś powiedział, że zazdrość jest najgłupszą wadą, bo niszczy cię w środku, jak ogień, który pali twoją wrażliwość. Nie ma z tego żadnej korzyści, żadnej przyjemności. Daj się Bogu wprowadzić w ten porywający nurt dobra. Jak mówił ojciec Krzysztof Pałys, za zazdrością idzie smutek. W parze z wdzięcznością podąża pokój serca. Jak padniesz w wir dobra, to twoja zazdrość zostanie uzdrowiona. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.